Niemcy wybrali drogę na rzecz umocnienia partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, zresztą z wzajemnością. On powiedział, że on tak mówił w roku 2019, ale Władimir Putin kuracją elektrowstrząsów bo pobudził nas znowu do życia. To Polska będzie miała więcej czołgów niż Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy i państwa Beneluxu razem wzięte. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla zarysu, który całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Kciuk dla Legimi, Biblioteki Cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej suplementów diety. I last but not least Spikly, Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Eee, drodzy Państwo, dzisiaj moimi Państwa gościem jest pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Eee, witam Pana eksperta. Dzień dobry. Bardzo miło mi, że zgodził się Pan na rozmowę. Dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Myślałem, że z, zastanę Pana gdzieś na łonie natury, na jakimś wyjeździe, a Pan w domu. Ja wczoraj byłem na meczu ŁKS-u, bo Łódź świętowała awans do Ekstraklasy. Oczywiście, gratulacje. Dziękuję, dziękuję. To nie, to nie mnie gratulacje, tylko trzeba gratulować piłkarzom i... I tym, którzy ten klub podnieśli, podnieśli w gruncie rzeczy z ruin, czyli panu Prezesowi Salskiemu i innym akcjonariuszom, to ich zasługa. Oni pokazali, że można coś dobrego zrobić w mieście, które uchodzi za taki symbol miejsca trochę podupadłego w ostatnich latach. Drodzy Państwo, zaczęliśmy nietłowo, bo od piłki nożnej, a dzisiaj będziemy rozmawiali o wielkim przemówieniu i wizji Macrona, którą zaprezentował w Bratysławie, o układzie sił w Europie. Zapytam też o Polski Legion, który brał udział w rajdzie na Białgorod. I jeżeli starczy nam czasu, to o Chiny, bo też dużo dzieje się na Pacyfiku. Zanim zadam pierwsze pytanie naszemu gościowi, to jeszcze najważniejszy kciuk historii realnej, Widzowie. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami, że oglądacie ten odcinek. Wszystkie kolejne i poprzednie, że nas wspieracie na Patronacie i na YouTubie. Dzięki Waszemu wsparciu możemy tak prężnie działać. I HistoriaRealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red i zbet i książki, między innymi naszego dzisiejszego szacownego gościa. Zacznę, zacznijmy więc naszą rozmowę. Macron, prezydent Francji, wygłosił takie przełomowe Przemówienie i wygłosił je w Bratysławie. Czy to przypadek? Wydaje się, że to nie jest przypadek. Nie ma przypadkowych miejsc na ważne wystąpienia, a to rzeczywiście było istotne, liczące się wystąpienie, bo w moim odczuciu tak ja odczytałem to przesłanie, które jest zawarte w tym przemówieniu to miało być takie wystąpienie, które. W zamyśle, jak sądzę, prezydenta Francji i jego otoczenia politycznego miało doprowadzić, czy ma doprowadzić, bo to jest pewien proces, do budowania pewnych mostów między Francją a Europą Środkową. Tam było bardzo dużo akcentów, począwszy od pewnego symbolicznego nawiązania do tych niesławnych słów Jacques'a Chirac'a, który. Kilkanaście lat temu powiedział, że Europa Środkowa straciła okazję, żeby siedzieć cicho. Macron to do tego nawiązał, mówiąc, że on ma wrażenie, iż Zachód Europy, w tym i Francja, bardzo często tracili okazję, żeby słuchać Europy Środkowej. Ale to nie, to nie jedyny taki wątek, bo on tam wiele razy podkreślał, Jedność europejską, jedność europejskiej kultury, wartości, mówił, mówił, że nie ma podziału na Europę starą i nową, że wszystkie części kontynentu są, są ważne, że w gruncie rzeczy też i wojna na Ukrainie powinna nas, jako Europejczyków, skłonić do myślenia w kategoriach pewnej wspólnoty. A w ramach wspólnoty wszystkie narracje czy wszystkie doświadczenia historyczne są równoprawne, nie ma tych bardziej liczących się lub mniej liczących się. Więc w tym sensie, chociaż on to mówił w sposób być może dość mało czytelny, ale w moim odczuciu wyraźny, w tym sensie on też zakwestionował de facto taką narrację, która często pojawiała się w w opowieści francuskiej i też i samego Macrona w ubiegłych latach o Europie dwóch prędkości. No On, wydaje mi się, dość czytelnie sygnalizował gotowość, jakby myślenia o nowym, nowych relacjach w Europie. Mówił też o rozszerzeniu Europy, w tym i o przyjęciu Ukrainy, co jest ważne z punktu widzenia, jakby tego docelowego modelu, ale też ważne z tego powodu, że bez zgody. Francuskich wyborców, bo tam jest konstytucyjnie zapisana zasada referendum powszechnego, jeżeli państwo wielkości Ukrainy miałoby być do Unii Europejskiej przyjmowane, no bez zgody Francuzów tego rozszerzenia nie będzie. Więc w tym sensie ta deklaracja Macrona też jest ważna, bo ja rozumiem ją jako deklarację gotowości siły, sił politycznych. Stojących za Macronem na rzecz przekonywania własnych wyborców, francuskich, Francuzów głosujących, będących głosować w takim referendum na rzecz rozszerzenia. Nie tylko oczywiście o Ukrainę, bo mówił też o Bałkanach, mówił też, mówił też o Mołdawii. Więc w tym sensie, na poziomie retorycznym, to było przemówienie ważne, bo ono pokazywało pewną zmianę perspektywy, czy zmianę oceny sytuacji przez Francję. No właśnie, to, to jest pewnie zaskakujące dla wielu widzów, bo było takie postrzeganie tego tandemu francusko-niemieckiego, ale też Francji, jako jednak takiej, która jest uważa, że z Rosją trzeba rozmawiać, trzeba prowadzić biznes. Macron był słynny ze swoich licznych telefonów do Putina. Francja sprzedawała Rosjanom nawet po 2014 roku, jakąś tam optykę do czołgów. No i przy, było takie przekonanie, że, no, że Francuzi uważają, że z tą Rosją trzeba jakoś pragmatycznie jednak rozmawiać i ją dopuszczać do Europy. Czyli, czy mamy do czynienia z jakimś przełomowym e, zwrotem we francuskiej polityce, że Francja z Rosji przerzuca się na Europę Środkowo-Wschodnią, Polskę i inne kraje, co oznacza jakieś zmiany układu sił na naszym kontynencie? Na razie mówimy o jednym przemówieniu. Tu jest jeszcze za mało, żeby na tej podstawie twierdzić, że nastąpił zwrot we francuskiej polityce. Raczej mówimy o sądowaniu nastawienia drugiej strony. I to sądowanie, nastawienia drugiej strony, ono ma miejsce. No nie bez powodu Francuzi na przykład są tym państwem, które dostarczyło najwięcej sił. Do tej batalionowej grupy w ramach wysuniętej obecności, która po agresji rosyjskiej została utworzona w Rumunii, te, te, te więzi francusko-rumuńskie, one są historycznie bardzo silne, również kulturowo, no i, i, i Francuzi jakby działają w tym kierunku. Więc na razie mamy do czynienia z pewną sygnalizacją strategiczną. W moim odczuciu. Być może nastąpi pewien zwrot w polityce francuskiej, dlatego, że ten zwrot jest wymuszony zmieniającą się sytuacją. Ona w związku z wojną, ale też już zaawansowanymi rozmowami na temat pewnego ładu powojennego, ta sytuacja się zmienia, i w związku z tym francuski prezydent w sposób bardzo aktywny stara się dostosować linię polityczną Paryża już do tej nowej sytuacji powojennej. Bo to, jak ona się kształtuje według tych dzisiejszych zarysów czy deklaracji, no ona grozi po prostu marginalizacji w ramach pewnej wspólnoty zachodu marginalizacji Francji. Dlatego, że e, mówił Pan o tym tandemie niemiecko-francuskim, a moim odczuciu Niemcy e, wybrali drogę na rzecz umocnienia e, partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. E, zresztą z wzajemnością. Amerykanie a szczególnie administracja Bidena zawsze uważali, że głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie to Niemcy, stąd między innymi to stanowisko przed wojną dotyczące chociażby gazociągu Nord Stream. Amerykanie uważają, że ten system bezpieczeństwa w Europie trzeba oprzeć o, o niemiecką potęgę gospodarczą i taką solidność. Też trzeba pamiętać, że Amerykanie mają wieloletnie, liczone już w dziesięcioleciach, dobre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę strategiczną z Niemcami. No to na terenie Niemiec znajdują się główne bazy wojskowe Stanów, Stanów Zjednoczonych, więc ten taki track record, jak się mówi, jest w ujęciu amerykańskim dobry. I Niemcy postawili pewne żądania w sposób dość czytelny. Po pierwsze to jest kwestia federalizacji Unii Europejskiej, a po drugie to jest kwestia jakby niezrywania wszystkich kontaktów gospodarczych z Chinami, tylko jedynie ograniczenia w zakresie tych obszarów wrażliwych. Niemcy zaczęli w pewnym momencie mówić nie o de ale o de-riskingu. I w obydwu tych Kwestiach, czy w obydwu tych obszarach, w moim odczuciu Amerykanie zgodzili się na, na te oczekiwania niemieckie, co spowodowało wzrost zaangażowania Niemiec we wsparcie wojskowe i ekonomiczne dla Ukrainy, nie tylko w ramach tego ostatniego pakietu pomocy wojskowej wartości 2,7 miliarda euro o którym poinformowano w czasie wizyty Załęskiego w Berlinie, ale też i poszły za tym dalsze deklaracje do takich programów pomocowych, też i pomocy wojskowej o charakterze długoletnim, ale też i deklaracje współpracy przemysłowej. W związku z tym zaczęto nawet w ostatnim czasie mówić o takim dość zaskakującym, jak na Niemcy, zwrocie politycznym i też zwrocie, jeśli chodzi o retorykę wsparcia dla, dla Ukrainy. No, w sieci można obejrzeć film z jednego z wieców, gdzie kanclerz Scholz jest atakowany przez przeciwników wsparcia dla Ukrainy on bardzo stanowczo, sposób broni polityki wspierania Ukrainy i, i, i zaangażowania Niemiec we wsparcie tej Ukrainy. Więc mamy do czynienia z pewnym zwrotem, czy z pewną zmianą w polityce niemieckiej, ale ona nie jest... Wynikiem skuteczności dyplomacji ukraińskiej, chociaż to też jest jakiś czynnik, ale moim zdaniem nie aż tak liczący, co jest wynikiem pewnego generalnego, nazwijmy to, dealu między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, który to deal obejmuje wizję ładu powojennego w naszej części Europy. I, i ten deal, moim zdaniem, tu pewnie będziemy mówić o szczegółach, on niepokoi Francuzów dlatego że w pewnym umownym układzie on kieruje zainteresowanie Niemiec do Europy Środkowej i Wschodniej, co powoduje, że Francuzi będą się znajdowali na marginesie polityki europejskiej, polityki w tym układzie tej, która zyskuje na znaczenie, czyli pewnej regionalnej, euroazjatyckiej czy, czy, czy atlantyckiej. No i Macron chce w ten sposób równoważyć swoją słabnącą pozycję, no bo Dzisiaj atutem Niemiec, ale też i oczywiście Stanów Zjednoczonych jest to, że państwa państw rozciągających się od Nordkapu, czyli państw skandynawskich, do łącznie z państwami bałkańskimi, to są państwa, które są silnie proamerykańskie, bo silnie odczuwają zagrożenie ze strony Rosji. Ten proamerykanizm Stany, Stany Zjednoczone wykorzystują na rzecz, na rzecz umocnienia swojej pozycji w Europie. Dążąc również do wciągnięcia do tego szerokiego bloku Niemców, jako pewnych dostarczycieli tej masy gospodarczej i, i kapitałowej. A w związku z tym punkt ciężkości leży w, w, w postawie czy w linii politycznej państw Europy Środkowej. I dlatego Macron w Bratysławie odwoływał się do państw Europy Środkowej i bardzo czytelnie wspominał też o roli Polski, jako. Takiego państwa, jak kluczowego. No bo gdyby się udało tę ten, 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 ten więź, we więź między państwami naszego regionu, a Stanami Zjednoczonymi, nieco osłabić, czy umocnić też relacje z Francją w ramach pewnego europejskiego koncertu, to siłą rzeczy pozycja Niemiec mogłaby ulec pewnemu nie tyle osłabieniu, co zrównoważeniu. Bo tu się też o to, to toczy gra, jak ta federalizacja ma wyglądać. Scholz przedstawił swoją wizję. Macron w Brukseli mówił, dużo mówił o Europie różnych wartości, różnych doświadczeń, Europie różnych wrażliwości, twierdząc, że to budowa wspólnoty europejskiej w sensie politycznym, też w zakresie polityki zagranicznej i geostrategicznej, nie musi być powiązane z, takim, z taką unifikacją, czego się wiele państw, państw obawia. To są bardzo. Nie, bardzo bym powiedział nie, niewielkie różnice, ale dość czytelne. Niemcy prezentują pewną wizję, nazwijmy to unifikacyjno-hegemonistyczną, ze względu na swoją siłę i znaczenie. Francuzi chcą proponować federalizację, ale w oparciu o pewien koncert narodów, w tym narodów Europy Środkowej. I jedna, i druga opcja. Jest opcją opowiada opowiadania się na rzecz federalizacji, czyli doprowadzenia do sytuacji, że w sensie polityki zagranicznej i geostrategii Europa będzie mówiła w sposób bardziej jednolity. No ale ten, ta wizja francuska jest zupełnie inna niż wizja niemiecka, no bo, bo wizja niemiecka też niszczy pozycję Paryża w ramach tego koncertu, w ramach pewnego układu sił europejskich. Właśnie to jest bardzo intrygująca sprawa. Z jednej strony mamy rozdźwięk między Niemcami a Francją. Rzeczywiście Macron użył określenia bogactwo różnorodności i widać, że nie ma specjalnie ochoty na hegemonię niemiecką, ale ten wątek amerykański chciałbym wywołać, kto jest bardziej pragmatyczny? Kto ma rację? Niemcy zdając się, idąc na współpracę z Ameryką czy Francja, dystansując się od Ameryki i próbując zbudować coś w Europie europejskiego. Być może bez Amerykanów, bo przecież Macron powiedział chyba w trakcie tego wystąpienia w Bratysławie: A co się stanie, jak Amerykanie odejdą do Azji? A co się stanie, jak nas porzucą? Nie możemy polegać na Amerykanach na 100%, bo oni mogą mieć wojnę z Chinami. Może francuskie podejście jest bardziej pragmatyczne? Może Europa musi się przygotować na to, że musi sobie radzić sama? Czy niezależnie od tego, czy Amerykanie nas porzucą, czy Amerykanie nas nie porzucą, ja uważam, że Amerykanie nas nie porzucą, dlatego że ich obecność w, w Europie Środkowej, ale również, a może nawet przede wszystkim na Ukrainie, odpowiada ich interesom strategicznym, też budowy pewnej, pewnego bloku państw w Azji. Moglibyśmy o tym długo mówić, ale to Azja ma. Doświadczenia porzucenia strategicznego przez Stany Zjednoczone. Mam tutaj na myśli słynną doktrynę Guam prezydenta hmm. Nixona, związaną z wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z wojny w Wietnamie. I to wtedy państwa będące sojusznikami Stanów Zjednoczonych na Półwyspie Indochińskim, takie chociażby jak Tajlandia, zostały w sensie strategicznym przez Amerykę porzucone. Natomiast to nie miało miejsca nigdy w Europie. Ameryka nie miała w tej pierwszej fazie od powołania NATO do, 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 do nie miała wielkiej ochoty angażować się w Europie. To dość szybko się zmieniło, bo no to musielibyśmy zacząć rozmawiać o polityce zagranicznej Trumana i Eisenhowera, bo tam przecież też były znaczące zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o administrację Trumana, co miało związek też przecież z odejściem. Z pewną rewizją polityki odstraszania, ale to zostawmy, zostawmy z boku. Otóż Amerykanie wydaje się, że ta, 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 ta perspektywa czy, czy groźba porzucenia Europy, ona nie jest wielce prawdopodobna. Można mówić o pewnym przeniesieniu akcentów. Tu rzeczywiście jest niemało głosów w Stanach Zjednoczonych, które mówią o potrzebie koncentracji wysiłków, również zbrojeniowych na na rzecz obrony Tajwanu, czy generalnie budowania większego potencjału amerykańskiego w tym, w tym regionie. W związku z tym to oznacza, że Europa tak czy inaczej będzie musiała stanąć wobec zwiększenia wysiłku zbrojeniowego czy wojennego, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i też w sensie organizacyjno-ludzkim. No z, z tych informacji, które są obecne w mediach europejskich, wynika, że na najbliższym szczycie NATO w Wilnie ma być podjęta decyzja. Ona już jest w gruncie rzeczy przygotowana na poziomie planistycznym, o budowie dwóch korpusów armii, armijnych w, w Europie. Te dwa korpusy armii, jeden odpowiadający za za no, tą część środkowoeuropejską i północną miałby być dowodzony z, z Niemiec, z Wiesbaden dokładnie rzecz biorąc i na czele tego korpusu miałby stać generał amerykański, a korpus, ten korpus armii południowy miałby mieć swoje dowództwo w tureckim Izmirze i tam docelowo miałby stanąć na czele generał brytyjski. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, od pewnego czasu w NATO mówiło się, że dotychczasowa struktura opera operacyjna, dowództw operacyjnych nie odpowiada już nowym realiom. No bo dzisiaj mamy dowództwo operacyjne w Norfolk, w Wielkiej Brytanii, odpowiadające za północną część Europy, w Brunsum w Holandii, odpowiadające za tą centralną do Alp, i w, i w Neapolu odpowiadającą za, za południową. I mówiło się o likwidacji albo przynajmniej przeniesieniu dowództwa z Norfolk. Skandynawowie bardzo by chcieli, żeby, żeby ono się znalazło w jednym z krajów skandynawskich. Polska z kolei uważała, że ze względu na skalę kontrybucji, którą dajemy do paktu północnoatlantyckiego, nam się powinno należeć dowództwo operacyjne w Brunsum. Do tej pory tam zawsze Niemcy dowodzili, to tak nawiasem, nawiasem mówiąc. I Amerykanie wykonali taki ruch do przodu, czyli mają zamiar, z tego co się mówi, zbudować te dwa dowództwa na poziomie korpusów armijnych. Z tym jedno ma być dowodzone, to które ma odpowiadać za północny i środkowy europejski Teatr Działań Wojennych przez generała amerykańskiego. Tu chodzi o to, żeby nie uruchamiać tej rywalizacji polsko-niemieckiej. dlatego Amerykanie wchodzą w ten, w ten obszar osobiście, gwarantując swoją, swoją obecność. Ale to tu... proszę wyjaśnić, panie Gór, bo żeby to było jasne, to będzie ta słynna armia europejska, która ma być jakąś alternatywą dla NATO? Nie, 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 nie to, to, nie, będą to będą mówimy, o amerykańska... NATO mówimy o strukturach natowskich. NATO NATO mówimy o, tej, o tych docelowych siłach mających liczyć 300 tysięcy żołnierzy. O których podjęto o, o utworzeniu których czy o budowie których podjęto decyzję w Madrycie, marnie to do tej pory idzie. Bo przepraszam, bo ja tylko zapytałem dlatego, bo pamiętam, że Macron zasłynął słowami o śmierci mózgowej na to. No i trochę jest tak, No, Ale Macron się. Z tej... Tych słów w Bratysławie się wycofał. On mhm. powiedział, że on tak mówił w roku 2019, ale Władimir Putin, kuracją elektrowstrząsów, bo Pobudził nas znowu do życia. To były te słowa Ma Macrona. Dość, takim powiedział, zręczne wybrnięcie z tej nie, nie, niezręcznej, niezręcznej sytuacji. Ale wracając do tego, o czym ja mówiłem, no to, to pokazuje, że Amerykanie są zainteresowani konsolidacją obecności wojskowej na wschodnim froncie NATO. Są oczywiście też zainteresowani dalszym. Funkcjonowaniem Turcji jako być może trochę niepokornego, ale jednak sojusznika w obrębie NATO. Stąd ta decyzja o generale brytyjskim. Oczywiście, jeśli ona się zmaterializuje, dlatego że Brytyjczycy mają tradycyjnie dobre relacje z, z Turcją, czego nie można powiedzieć o państwach europejskich. No Polska jest pewnym wyjątkiem, ale to jest inna kwestia. E i Europejczycy do tych sił mają dać kontrybucję na poziomie gdzieś około 50% potencjału. No to to oznacza jakby znaczące zaangażowanie państw, państw europejskich. Niemcy będą mieli z tym duże kłopoty, no ale tu wchodzi drugi element tej układanki, bo o tym musimy też mówić, a mianowicie pewien docelowy model funkcjonowania Ukrainy bo to też już się wydaje przesądzone. To znaczy, Ukraina nie będzie członkiem NATO w dającej się przewidzieć perspektywie, no to z pewnością do roku 2030 byłbym zdziwiony, gdyby to się stało. Co nie oznacza, że Ukraina nie będzie, że tak powiem, w systemie bezpieczeństwa natowskim czy Europy Środkowej. Jak najbardziej będzie. Dlatego mówi się o tej wizji Ukrainy. Czy, czy pozycji Ukrainy jako drugiego Izraela, to nie jest tylko kwestia potencjału wojskowego, chociaż oczywiście też, i to nie jest tylko kwestia systemu obrony powszechnej, na której ma być oparta obrona Izraela, przepraszam, Ukrainy, bo, choć oczywiście to też ma znaczenie, ale Amerykanie mówią o czym innym, a mianowicie Amerykanie, używając tej metafory czy porównania do systemu izraelskiego, mówią, że to mają być specjalne relacje między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Tak jak to jest w przypadku właśnie państwa Izrael. Te specjalne relacje mają powodować, że Ukraina, pozostając w gruncie rzeczy poza strukturą NATO, będzie też ubezpieczona z perspektywy amerykańskiej na pokusy jakiejś gry z państwami europejskimi będącymi w NATO, bo będzie za bardzo uzależniona w tym obszarze bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych. To, jest też, to też są te specjalne relacje. I tu jest jeszcze drugi element niezwykle istotny, i do tego są Niemcy Amerykanom potrzebni. Ukraina, chcąc być drugim Izraelem, nie będzie w stanie utrzymać armii o potencjale niezbędnym, żeby realnie powstrzymywać Federację Rosyjską. A to oznacza, że Ukraina będzie musiała w sposób regularny otrzymywać pomoc wojskową, zarówno finansową, jak i sprzętową, od państw sojuszniczych. Izrael też dostaje taką pomoc, tylko skala tej pomocy jest znacznie, znacznie mniejsza. I dzisiaj już Amerykanom się udało uruchomić mechanizm budowania wieloletnich planów pomocy wojskowej dla Ukrainy. No nie, w Bundestagu, w niemieckim parlamencie, jest projekt mówiący o 9 miliardach euro w ramach takiego planu pomocy wieloletniej niedawno miał miejsce szczyt ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Norwegii i przed tym szczytem po spotkaniu z, z Jensem Stoltenbergiem rząd norweski złożył deklarację, że wydzielą 7 miliardów euro na pięcioletni plan pomocy wojskowej dla Ukrainy. To oznacza, że Europa i Stany Zjednoczone zrzucą się na kilkadziesiąt a może nawet powyżej 100 miliardów dolarów w ramach takiego planu pięcioletniego, który ma służyć utrzymaniu sił zbrojnych Ukrainy na poziomie wystarczającym, żeby powstrzymywać Rosję mhm. oraz wystarczającym do tego, żeby realizować modernizację sprzętową i wprowadzanie standardów NATO. Na to potrzeba. Dziesiątek miliardów dolarów. Sami Ukraińcy w Lugano w ubiegłym roku obliczali swoje potrzeby w powojenne w tym zakresie na 350 miliardów dolarów do roku, gdzieś z grubsza 2030. Nawet przyjmując, że to jest rachunek zawyżony, no to myślę, że to jest ten mechanizm, który Amerykanie chcą uruchomić i który też popierają Niemcy. Bo Niemcy, na przykład minister Pistorius, w jednym z oświadczeń niedawnych powiedział tak. Wy przyjęcie Ukrainy do NATO, czyli objęcie Ukrainy tym systemem kolektywnego bezpieczeństwa jest wykluczone z, z punktu widzenia Niemiec, ale dostawy broni i pomoc materialna na tyle istotna, żeby Ukraina była w stanie samodzielnie się obronić i skutecznie odstraszać Rosję, już jak najbardziej jest dopuszczalne. I tu obserwujemy też zmianę retoryki niemieckiej polityki, bo na przykład Rzecznik Prasowy Urzędu Kancelarskiego powiedział niedawno, co jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia, no, że Ukraina w ramach obrony może atakować terytorium Federacji Rosyjskiej. A więc mamy pewien model docelowy. Ten model to, są, to jest silna, uzbrojona Ukraina. Uzbrojona dzięki pomocy finansowej i sprzętowej Europy i być może w mniejszym stopniu niż do tej pory Stanów Zjednoczonych, połączona silnymi więziami sojuszniczymi ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami, które chciałyby udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, o czym też jest mowa. Ukraina realizująca program modernizacji swoich sił zbrojnych i dostosowania do do standardów natowskich, co oznacza objęcie również tymi mechanizmami operacyjnymi. Dlatego to dowództwo Korpusu Armijnego, które ma powstać w Wiesbaden, ma być dowództwem amerykańskim, ma, ma nim dowodzić amerykański generał, bo to ma być też jeden z elementów tego planu nowego, nowego ładu. Ale jednocześnie Ukraina będzie miała też perspektywę wejścia czy drogi do NATO, dzisiaj pozostając poza strukturami paktu. To umacnia, już kończę ostatnie zdanie, to umacnia amerykańskie możliwości jakby kontrolowania sytuacji w Europie Środkowej, a przez przyciągnięcie Niemców do takiego modelu w ogóle w całej, w całej Europie. Ale oczywiście za cenę, i to dlatego moim zdaniem Burns pojechał do, do Pekinu a Jake Sullivan zmienił retorykę za cenę jakby zmniejszenia napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami dlatego mówi się o pewnym nawet detent między Ameryką a, a Chinami, bo to jest na rękę niemieckiej też gospodarce. Panie Marku, przygotowałem pytanie o Chiny. Yy, obiecuję, że zapytam o to, bo rzeczywiście to się dzieją bardzo interesujące rzeczy tam obecnie na Pacyfiku w ostatnich dniach. Natomiast jeszcze chciałbym podrążyć kwestię Macrona. To znaczy jedna kwestia chyba musimy wyjaśnić yy, widzom, bo w pewnym momencie pojawiła się chyba dwa dni temu taki mocny news, że Macron sprzeciwił się yy, wzmacnianiu wschodniej flanki NATO bronią i wojskami. Czy to jest fake news? To jest w ogóle moim zdaniem nadinterpretacja jego przemówienia. Dlatego, że on tam, myśl, która jest zawarta w, tych, w tym jego wystąpieniu w Wrocławiu jest myślą następującą. Po pierwsze, w ramach tej nowej wspólnoty europejskiej, gdzie nie ma różnic między Zachodem a Wschodem, mhm. Europa ma też różne pola odpowiedzialności i różne obszary troski, tak to można powiedzieć. Z perspektywy Francji Basen Morza Śródziemnego, Afryka Północna, przepraszam, jest takim obszarem. On jest istotny i to nie ma co tego skrywać, również z perspektywy Polski i innych państw Europy, bo ta presja migracyjna, zważywszy na boom demograficzny w państwach subsaharyjskich, no ona będzie się nasilała w najbliższych latach. Jeżeli Polska jest niezainteresowana tym mechanizmem realokacji tych, którzy przybywają do Hiszpanii czy do, do Włoch, no to trzeba coś z tym zrobić. O tym mówi Macron, twierdząc, że to zainteresowanie wojskowe w ramach tego programu modernizacji francuskich sił zbrojnych, przecież Francja ma zamiar wydać ponad 400 miliardów euro. W ciągu najbliższych siedmiu lat na, na modernizację swoich sił zbrojnych, to są olbrzymie pieniądze, on tam plasuje zainteresowanie, zainteresowanie Francji. To jest odpowiedź też na krytykę z Europy Środkowej, że ten program modernizacji francuskich sił zbrojnych nie oznacza powiększenia potencjału sił lądowych. Bo tak w istocie jest. Francuskie siły lądowe nie będą rozbudowywane i ten potencjał generalnie państw tak, Europy Zachodniej, jeśli chodzi o siły lądowe, on będzie Taki, że jak jeszcze w zeszłym roku napisali analitycy takiego czasopisma The Drive, który ma, które ma rozbudowany dział związany z sektorem wojskowym, oni liczyli i uważają, że w 2030 roku, jeśli te polskie programy akwizycji sprzętu pancernego się zrealizują, no to Polska będzie miała więcej czołgów niż. Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy i państwa Beneluxu razem wzięte. No to to... Mimo tego, że oddaliśmy te 72? Tak. Mm -hmm. No, to, 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 to te słowa Macrona o, o, o tym zainteresowaniu basenem Morza Śródziemnego są odpowiedzią na, na tą krytykę. Ale ja mam, mówi, Jeżeli można. Panie mam tylko jedną interpretację. Czy przypadkiem tu nie ma delikatnej pułapki w tym wszystkim takiej, i to też się trochę tak może taki wniosek wysnuć z tego wystąpienia, że oferta Macrona do wschodniej Europy jest taka: okej, okay, dobra, uznajemy, że jesteście ważni, ale teraz wschodnia Europa będzie agencją ochroniarską zachodniej Europy, niech Polacy sobie wydają 4% PKB na armię, zbroją się, kupują czołgi, kupują highmarsy, niech nas pilnują właśnie trochę jako ochroniarze, a my będziemy sobie dalej zarabiali pieniądze, przeznaczali mniej pieniędzy jednak na armię niż wschodni Europejczycy yy, i my będziemy się rozbijali gospodarczo. A to, że zbrojenia wschodnich Europejczyków zahamują rozwój gospodarczy wschodniej Europy, no to cóż? Nie, nie. Znaczy, to byłoby bardzo uproszczone, to, yy, 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 ta, ta, ta rekonstrukcja linii myślenia Macrona. Dlatego, że hmm. ja, kiedy czytałem, a czytałem dwukrotnie to jego przemówienie. Odniosłem inne wrażenie. Czy po pierwsze, wydaje się, że w Paryżu już uznano, podobnie zresztą jak w Berlinie, że nie ma powrotu do modelu business as usual. Czyli Rosja w sposób trwały będzie wyeliminowana w dającej się perspektywie czasowej z Europy. Co nie znaczy oczywiście, że z Rosją nie należy rozmawiać. Macron mówi o tym, żeby z Rosją rozmawiać, ale nie z pozycji ustępstw, tylko z pozycji siły. To jest dość zasadnicza różnica. I on tam te, tego rodzaju wizję buduje, mówiąc, że jakby wejście Ukrainy do, do NATO, przepraszam, do tej wspólnoty obronnej Europy Środkowej, a w związku z tym też Europy całej, wzmocnienie wojskowe państw Europy Środkowej i państw skandynawskich. No ono ma na celu doprowadzenie do, do stabilizacji sytuacji, ale przy założeniu, że jakby relacja sił między Europą a Rosją przesunie się na korzyść Europy. No bo Rosja będzie w wyniku wojny słabła. Europa natomiast w wyniku tych zmian politycznych i zwiększenia nakładów na zbrojenia będzie, będzie Europą silniejszą i przyjdzie prędzej czy później. On nie twierdzi, że to będzie za dwa tygodnie, ani za dwa miesiące. Taki moment, kiedy trzeba będzie z tą Rosją usiąść do stołu rokowań, ale nie z pozycji ustępstw, nie z pozycji Zaproszenia Rosji do jakiegoś koncertu Mozart czy budowy e, e, europejskiego systemu bezpieczeństwa. Tu jest ta istotna zmiana moim zdaniem, no, tylko z pozycji budowania pewnego modus vivendi, ale w interesie Europy, bo on, bo on zauważa, co jest zresztą słuszne, że z punktu widzenia perspektyw rozwoju gospodarczego i społecznego Europy Środkowo-Wschodniej, Utrzymywanie przez lata tego zwiększonego potencjału wojskowego no będzie się negatywnie odbijało na, 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 no właśnie na perspektywach rozwojowych. I przyjdzie taki moment, ale on nie mówi, że to ma być za pół roku, ani nawet nie mówi, że to ma być za pięć lat. Przyjdzie taki moment, kiedy Europa Środkowo-Wschodnia będzie zainteresowana jakby deeskalacją, i wtedy należy mieć możliwość, Rozmów, rozmów z Rosją, no ale właśnie po to, żeby to była polityka lustrzana, czyli żeby to nie była polityka ustępstw Europy albo ustępstw kosztem interesu Europy. On na przykład mówi, że e, e, trudno mu odmówić, notabene racji w tym, co on mówi. Tu problem nie polega na takiej intelektualnej konstrukcji, tylko problem polega na wiarygodności tego, kto mówi. Ale z punktu widzenia konstrukcji intelektualnej Macron ma rację, moim zdaniem. Otóż on mówi tak. Amerykanie są zainteresowani wznowieniem rokowań rozbrojeniowych New Start. Rokowania rozbrojeniowe dotyczą potencjału głowic jądrowych o charakterze strategicznym, no ale jest jeszcze cały obszar związany z rosyjskim potencjałem jądrowym o charakterze taktycznym. I w tym sensie Europa nie może być w. Na łasce strategicznej Amerykanów, którzy to mogą, ulegać pokusie wygrania coś w tym obszarze strategicznym, który bezpośrednio dotyczy Ameryki, kosztem tego obszaru taktycznego, który nie dotyczy Ameryki, dotyczy za to Europy. W związku z tym on mówi, że w związku z, ta, z tak rozumionym interesem europejskim, to Europa powinna aspirować do uczestnictwa w charakterze strony. Tych rokowaniach New Start, o, o gotowości do rozpoczęcia których mówił niedawno Jake Sullivan. Sullivan przecież powiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe rozpocząć bez warunków wstępnych rozmowy z Rosją na temat na temat jakby nowego traktatu New Start, bo pamiętajmy, że ten, ten stary został przedłużony na pięć lat pierwszego dnia administracji Bidena, czyli mamy jeszcze trzy lata. To nie jest dużo, jeśli chodzi o rokowania. Jądrowe. I w tym sensie Macron mówi, że są pewne interesy strategiczne europejskie, państw europejskich w relacji z Rosją, które nie są tożsame z interesami Stanów Zjednoczonych, i warto byłoby, żeby Europa była zdolna do mówienia jednym głosem i obrony tychże interesów strategicznych. Ta kwestia Rokowa jest tylko przykładem. On drugi, drugą podał, drugi podał argument mówiąc, że właśnie z perspektywy tego odejścia, nazwijmy to hipotetycznego Stanów Zjednoczonych z Europy, jest pewnym, pewną ryzykowną polityką zapraszanie tutaj producentów spoza kontynentu europejskiego żeby i kupowanie od, nich, kupowanie od nich uzbrojenia. No właśnie, ale panie, miałem o to właśnie zapytać, ale to jest przecież wtyczek do Polski. Z jednej strony Macron mówi, że Polska jest bardzo ważna, powiedział o tym w Bratysławie trzeba współpracować z Polską, no ale z drugiej strony, jeżeli kto, ktoś może wziąć do siebie słowa o tym, nie kupujcie broni poza Europą, no to i kto jak nie Polacy? To Polacy wszystko kupują z no, półki, mają na przykład, Niemcy na przykład uznali, że to jest przytyczek pod ich adresem. Takie komentarze niemieckich analityków czytałem, ale oczywiście to jest bardzo czytelne zarzut pod adresem Polski. No i tu mamy klucz tu, tu całej tej dyskusji, bo tu mamy dwie kwestie. Czy znaczy Kwestię nazwijmy to modelową i modelowo Macron ma rację. Znaczy jeżeli zakupy broni i uzbrojenia w Korei Południowej nie doprowadzą do transferu technologii, i budowy w Polsce fabryk broni i uzbrojenia w oparciu o technologię koreańską, ale zlokalizowanych w Polsce, tylko jeżeli się ograniczymy do tylko zakupów, no to to jest potencjalnie ryzykowne. Dlaczego? Dlatego, że w kwestii polityki koreańskiej, Korei Południowej, to zresztą było widać na przykładzie niedawnej wizyty prezydenta Korei Południowej w Waszyngtonie, Amerykanie mają możliwości oddziaływania, to znaczy mogą wpłynąć na decyzję. Związane z dostawami broni konwencjonalnej realizowanej przez Seul, używając swojego swoje, faktu swojej obecności wojskowej w Korei Południowej, faktu no, swojego znaczenia potencjału nuklearnego Stanów Zjednoczonych w Koreańskiej Polityce, i tak dalej, Czyli możliwości oddziaływania Stanów Zjednoczonych. Na decyzje władz Korei, również dotyczące dostaw broni konwencjonalnej, są znacznie dzisiaj większe niż możliwości państw europejskich. To jest dość oczywiste. A w związku z tym, w sensie modelowym, to daje Amerykanom większe pole do manewru, do wywierania jakiejś presji, niekoniecznie. Presji będącej w interesie państw europejskich. Mówimy o pewnej teorii, a nie o praktyce. I teoretycznie nawet należałoby się zgodzić z, z tą interpretacją francuską. Problemem jest oczywiście co innego, a mianowicie problemem są tutaj trzy kwestie. Po pierwsze, francuskie w tym obszarze jest delikatnie mówiąc dość niewielka, dlatego że takie państwa jak chociażby Polska mają doświadczenia związane z Blokowaniem państw Europy Środkowej, blokowaniem uczestnictwa państw Europy Środkowej w tak zwanych europejskich programach budowy sprzętu, sprzętu wojskowego. Na przykład my aspirowaliśmy i to przez lata do niemiecko-francuskiego programu budowy czołgu nowej generacji, nie zostaliśmy przyjęci. No to, to jest pe pewien spadek polityki francuskiej. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, no, w sposób jakby oczywisty, e, Francuzi zabiegają o interesy własnego sektora wojskowego. Mam na myśli sektor przemysłowy. Francuzi mówiąc o tym, że produkcja wojskowa państw europejskich powinna być zlokalizowana w Europie, no, mówią w sporej mierze, zważywszy na skalę ich sektora wojskowego, że to powinny robić przedsiębiorstwa francuskie. To w ogóle nie usuwa tego dylematu, o którym Macron mówi, bo z polskiej perspektywy lokalizowanie produkcji sprzętu wojskowego i zaopatrzenia wojskowego we Francji jest nie mniej ryzykowne niż w Korei. Zaraz, ale, ale e, tego nie tobie... rozumiem. Panie Marku, przepraszam, ale tego nie rozumiem, bo wyobraźmy sobie, odpukać to jest tylko hipotetyczny scenariusz, że jest wojna i jest taka sama sytuacja jak na Ukrainie, że obie strony wystrzeliwują dziesiątki tysięcy pocisków dziennie czy, czy tygodniowo, no to chyba szybciej będzie sprowadzić to z Francji przez Niemcy koleją, niż po prostu statkami ciągnąć to gdzieś przez cały świat ze Stanów Zjednoczonych czy z, z Korei. Im bliżej są nasi producenci naszych części, naszej amunicji, tym chyba lepiej dla zaopatrzenia wo polskiego wojska. No gdyby to była tylko kwestia logistyki i tempa dostaw, to rzeczywiście tak, ale w przypadku dostaw sprzętu wojskowego to są kwestie głównie polityczne. A sprawy logistyczne są tutaj ważne, ale drugo, drugoplanowe. A w związku z tym, nie mając stuprocentowej gwarancji, że nasz partner, na przykład francuski czy niemiecki, ale też i koreański, ze względów na inny rachunek strategiczno-polityczny, nie będzie utrudniał dostaw sprzętu, no tak długo nie możemy być bezpieczni, w tym sensie mieć gwarancji, że, te, że, że to zaopatrzenie będzie. Będzie stabilne. W takiej logice rzeczywiście najbezpieczniejsze jest lokalizowanie fabryk broni i sprzętu na terenie Polski pod polską kontrolą. I w tym sensie ta, ta deklaracja Macrona jest modelowo racjonalna i słuszna, natomiast ona nie wytrzymuje krytyki doświadczenia politycznego, bo to już nawet nie trzeba się obracać w, w przeszłość, czyli patrzeć w historię i tego, co mówił Chirac. No ale wystarczy zobaczyć, jak wygląda zaangażowanie Francji we wsparcie wojskowe dla Ukrainy od początku tego konfliktu. Ono jest symboliczne w porównaniu do, do francuskiego PKB. No. Czyli, I jest to jest oczywiście pewien problem wiarygodności polityki francuskiej. Znaczy, mamy do czynienia z deklaracjami i ze złym track recordem, ze złymi doświadczeniami. Ja nie wykluczam, znaczy ja nie wykluczam, że po stronie francuskiej następuje pewien przełom. Francuzi już w historii takie przełomy takich przełomów doświadczali, no na przykład przez lata stawiali na współpracę z, z Rosją, z Imperium Rosyjskim, no ale po rewolucji bolszewickiej Wtedy, kiedy ta współpraca okazała się współpracą niemożliwą, oni nie robili tak jak Niemcy, w sposób tajny, kooperując z Rosją bolszewicką, tylko zaczęli wówczas budować tak zwaną małą tauntę, która miała być takim trochę rzacem tak. ich obecności na wschodzie. I nie wykluczam, a nawet chcę w to wierzyć, że takie przewartościowania w związku z polityką Putina i z perspektywami zmian w Rosji, również we Francji dzisiaj następują. Ale tu jest potrzebny czas. Żeby autentyczność tej zmiany móc przetestować na wielu różnych polach. No właśnie panie bo to jest kluczowe pytanie, i to jest już ostatnia sprawa, jaką chcę pana zapytać, jeżeli chodzi o to wielką zmianę, zobaczymy francuską. Sięga pan po przykład historyczny. Kiedy rzeczywiście Francja oparła się na Polsce, Czechosłowacji i Rumunii, no ale mamy bardzo długą tradycję opierania się na Francji w Polsce. Bonaparte, I wojna światowa, szczególnie wojna z bolszewikami, potem wielki zawód roku 39, no ale pytanie, czy to może wrócić? Czy ta polityka zbliżenia polsko-francuskiego paktu Warszawa Paryż? I to jest to ostatnie kluczowe pytanie, błęda właściwie całego tego wątku, to co powinna zrobić Polska? Jeżeli taki sygnał mocny z Bratysławy poszedł ze strony Francji, bijemy się w piersi, drodzy Europejczycy z Schodu i chcemy teraz z wami współpracować dla dobra kontynentu, to jak co by Pan doradził naszym rządzącym, ludziom, którzy kreują polską politykę? Jak odpowiedzieć powinna Warszawa na tą propozycję Paryża? Ja myślę sobie, że my mamy w pewnym modelowym ujęciu do czynienia z dwoma wizjami. Wizją amerykańsko-niemiecką, tak bym ją określił już teraz, pewnego nowego ładu w Europie Środkowej z wprzęgnięciem też Ukrainy do tego nowego systemu, co jest korzystne strategicznie dla Polski z oczywistych powodów. Ale negatywem takiej wizji może być zgoda na już całkowitą niemiecką dominację w Unii Europejskiej i przeprowadzenie tego mechanizmu federalizacji na modłę niemiecką, hmm. czyli takiej powiedziałbym mechanicznej większości, co dzisiaj wydaje się dość prawdopodobnym scenariuszem, nawet nie analizując kwestii wyniku jesiennych wyborów w Polsce. No i mamy tą delikatnie sugerowaną propozycję francuską. O czytelnym wymiarze, takim wektorze antyamerykańskim, chociaż nie w sposób wrogi, ale tu, tu retoryka Paryża się zmienia i oni to teraz argumentują, że to ma być pewien budowa potencjału europejskiego, uzupełniającego i w ramach partnerstwa potencjał amerykański. No i też oczywiście, tak przynajmniej ja to odczytuję, Francuzi nieco inaczej akcentują kwestie relacji w obrębie Unii Europejskiej. Znaczy, też być może są już nieco zaniepokojeni tą tą przewagą, przewagą niemiecką. To są dwa modele, które oczywiście nie są sprzeczne ze sobą, ale tu się akcentuje pewne inne, inne kwestie, inne obszary. Ja uważam, że z polskiej perspektywy jest wypróbowanie i przetestowanie obydwu tych, tych modeli, i próba rozpoczęcia. No wiem, że to zabrzmi zapewne dla wielu, jako trochę humorystycznie, zważywszy na możliwości naszej dyplomacji, no ale próba rozpoczęcia pewnej jazymi to gry. Tak, żeby ten model, w którym dzisiaj wydajemy się bardzo mocno być zakorzenieni, czyli ten model. Amerykańsko-atlantycki nie okazał się modelem w gruncie rzeczy polegającym na tym, że zostaniemy wtłoczeni w, w, w niemiecko-amerykańską wizję relacji atlantyckich ze szkodą dla Polski i też ze szkodą dla relacji polsko-ukraińskich, bo tu też musimy mieć tego świadomość, że jeżeli tym providerem, mówiąc nieładnie, relacji ze Stanami Zjednoczonymi będą Niemcy, to zważywszy na siłę kapitału, ale tego też soft power niemieckiego i, i, i siłę relacji niemiecko-amerykańskich, może się okazać, że, że Niemcy będą też tym głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą. To potencjalnie jest dla Polski, nie mówię, że niebezpieczne, ale niewygodne. A w związku z tym ja bym doradzał równoważenie tej, tej konstrukcji myśleniem o tym, żeby, żeby też w pewnych obszarach kooperować z Francją, bo nic nie działa lepiej na naszych sojuszników, z pewnością nie działa lepiej na sojusznika amerykańskiego, jak pokazanie to, że nie jesteśmy skazani na współpracę o. tylko z jednym z jednym rozgrywającym. A w związku Dokładnie. z tym musimy budować sobie możliwości współpracy również yy, 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 z tymi być może dzisiaj mniej wiarygodnymi, ale oni, to, to Francuzi muszą się dzisiaj uwiarygodnić w oczach Europy Środkowej. To nie prezydent Polski pojechał do Paryża czy, czy, czy do Luksemburga wy, wy, wygłaszając akty strzeliste pod adresem państw Europy Zachodniej, tylko to prezydent Francji przyjechał do, 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 do Bratysławy z, ze swoim przemówieniem, a potem pojechał. Do Mołdawii. W związku z tym to Francuzi muszą uwiarygodnić autentyczność swojej tej zmiany, o której jest mowa, no a to należy po prostu wypełnić całą sekwencją różnych, różnych działań. I ja mam wrażenie, że w ogóle Francuzi sygnalizują taką gotowość. No, w zeszłym roku w Krakowie była konferencja przemysłu polskiego i francuskiego. Zainteresowanego wspólnymi projektami na Ukrainie na przykład. No to jest między innymi jeden z tego rodzaju, jedno z tego rodzaju działań. Takich działań powinno być więcej. I to jest też czytelny sygnał, a myślę, że taki sygnał bardzo by się przydał. Zwłaszcza po tych ostatnich oświadczeniach ambasadora Brzezińskiego i, i rzecznika prasowego departamentu Stanu. On by się bardzo przydał Amerykanom, żeby zrozumieli, iż My nie jesteśmy państwem klientystycznym. My jesteśmy państwem, które należy traktować jako partnera, mającego własny katalog interesów i, i może ma, mogącego mieć inne oceny niż Waszyngton. Tak, no długo niestety pracowaliśmy w Waszyngtonie na taką, taką opinię, rzeczywiście warto, warto to zmienić. Ja tylko chciałem jako komentarz do całego tego wątku powiedzieć, jak bardzo, zobaczcie Państwo, dynamiczna jest gra międzynarodowa. Na początku wojny na Ukrainie były trochę taki dychotomia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. E, przeciwko Francji i Niemcom, w cudzysłowie. Teraz nagle Niemcy idą w stronę Ameryki, Francja szuka nowych sojuszy w Europie Środkowo-Wschodniej. Piekielnie to jest fascynujące, ale na koniec chciałem jeszcze zapytać... To nie jest o... statyczne, znaczy, to jest pewien proces, to się może zmieniać. E, coś, co wydaje się dzisiaj już dość pewne, to znaczy to, że Rosja politycznie tej wojny nie może wygrać, a to oznacza, że będzie państwem izolowanym, e, przynajmniej wobec Europy, mhm. Jest oczywiście kwestia światowego południa. Macron też o tym mówił. To jest, to jest ważny, w ogóle niedoceniany, wydaje się, przez nas obszar. No i jest wreszcie, wydaje się, przesądzone to, że Ukraina, jak to Macron powiedział, nie będzie zdobyta przez Rosję, czyli w sensie politycznym będzie częścią, częścią Zachodu. I musi się wojskowo w związku z tym też umocnić. I to są te punkty stałe, a wszystko inne jest zmienne. W związku z tym mamy. Tutaj dużo ruchu i takie zmieniające się konfiguracji rozmaitego rodzaju pola gry. Strasznie to ciekawe. Ja jeszcze zapytam o ruch na Pacyfiku, to co obiecałem widzom, bo też sprzeczne sygnały. Z jednej strony, o czym Pan powiedział, specjalny wysłannik CIA pojechał do Pekinu i mowa jest o tym, że jakieś odprężenie amerykańsko-chińskie miałoby zostać, ma zostać negocjowane a z drugiej strony tylko w ostatnich dniach dwa bardzo poważne incydenty. Jeden w powietrzu, chiński samolot zbliżył się do amerykańskiego samolotu i najnowsza informacja, jakieś krótkie spięcie na morzu, gdzie chiński okręt z kolei przejechał przed nosem amerykańskiego. Czyli taka gra, no właśnie, co tam się dzieje? Bliżej eskalacji czy bliżej odprężenia? No, najpierw sprostujmy, Burns jest nie tylko szefem CIA, ale jest też bliskim współpracownikiem Bidena, byłym ambasadorem w Moskwie. Jest takim człowiekiem do specjalnych poruczeń, do realizowania trudnych i dyskretnych misji. Pamiętajmy, że on jesienią 2022 był w Moskwie i to była taka ostatnia próba powstrzymania Putina przed atakiem na, na Ukrainę. No tak się przynajmniej uważa. Benz uchodzi za polityka, który byłby skłonny, przynajmniej jeśli chodzi o tą linię rosyjską, zaakceptować pewne rosyjskie warunki czy pewne rosyjskie oczekiwania. Uchodzi za polityka, nazwijmy to, niekonfrontacyjnego, niezwolennika twardej linii. Podobnie jest interpretowana jego podróż do Chin bo rzeczywiście w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z kilkoma deklaracjami, tu mam na myśli wypowiedzi Jake'a Sullivan'a, ale nie tylko, bo przecież Lloyd Austin, szef Pentagonu, apelował, dostał zresztą czarną polewkę, co jest dość wymowne, o spotkanie przy okazji konferencji Shangri-La. Poświęconej bezpieczeństwu, która się właśnie odbywa. On się chciał spotkać z, ze swoim odpowiednikiem, odpowiednikiem w Chinach. To jest wszystko interpretowane w kategoriach próby nowego odprężenia w relacji w relacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, czyli takiej nowej detent między tymi krajami. Natomiast no jest oczywiście pytanie, jak to interpretować? Czy to jest polityka skuteczna, czy to jest polityka nieskuteczna? jeśli o mnie chodzi, mi jest bliska linia Wesa Michela. On napisał taki artykuł. Wes Mitchell był zastępcą sekretarza stanu w czasie administracji w czasie administracji Trumpa i jednym z dwóch przewodniczących tej grupy refleksyjnej, która opracowała nową strategię strategię NATO. On napisał Komentując te starania o, o, o w zakresie budowy odprężenia czy pewnych pól współpracy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, że to jest polityka z gruntu nieskuteczna i błędna. Dlatego, że historycznie polityka odprężenia była budowana nie na bazie czy nie na fundamencie pewnych gestów pod adresem drugiej strony, czy ustępstw wobec drugiej strony. A jeśli tak było, to to się zawsze kończyło niepowodzeniem, przynajmniej jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast polityka odprążenia, która była polityką skuteczną, to była polityka budowania na fundamencie siły amerykańskiej. No, Ronald Reagan e, e, przeprowadził bardzo skuteczną e, całą turę rokowań rozbrojeniowych e, z Rosją Sowiecką za czasów Gorbaczowa. Ale to, to działanie było poprzedzone całą sekwencją kroków zmierzających do umocnienia obecności wojskowej e, Stanów Zjednoczonych i umocnienia obecności wojskowej też w, w Europie. Więc w tym sensie Michel uważa, ja podzielam ten pogląd, że państwa. Takie jak Rosja, Chiny, czy generalnie te państwa autorytarne, one w ramach pewnego rachunku strategicznego są gotowe do polityki odprężenia, traktowanej jako, powiedziałbym, pragmatyczne szukanie pól deeskalacji czy, czy, czy współpracy, ale w momencie, kiedy oceniają, że druga strona znacząco wzmocniła swój potencjał, a w związku z tym. Droga eskalacyjna jest nie, nieskuteczna i, nie, i, i niekorzystna dla nich, dla nich samych. Jeżeli mamy tylko do czynienia z polityką gestów albo deklaracji dyplomatycznych, to to jest przyjmowane w kategoriach manifestacji słabości, i to wręcz powoduje jeszcze zaognienie czy próbę przesunięcia pewnych granic przez, przez tą drugą stronę. I gdyby. i i te incydenty, o których pan wspominał, wydaje się, że one mogą mieć właśnie tego rodzaju tego rodzaju źródło. Podobnie zresztą jak ta odmowa chińskiego ministra spraw chińskiego ministra obrony, odmowa spotkania z Lojdem Ostynem, też być może ma takie, takie, takie źródło. W związku z tym ja Uważam, że strategicznie to jest na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, co nie oznacza, że w takim wymiarze taktyczno-operacyjnym to nie może być ta polityka odprężenia na korzyść Europy, bo ona może być na korzyść Europy, dlatego że może doprowadzić do rychłego jakby zakończenia konfliktu na Ukrainie. No, ale to oczywiście nie to musielibyśmy tu zacząć nowy wątek z rozważań, bo gdyby się okazało, że Amerykanie rozmawiają z Chińczykami o jakiejś wspólnej formule zakończenia wojny na Ukrainie, to krótkoterminowo to jest na korzyść Europy, na korzyść Ukrainy. Oczywiście pod warunkiem, że my ten dany nam czas spożytkujemy na wzm wzmocnienie wojskowe i rozbudowę naszego potencjału i to szybkie, szybką rozbudowę. W sensie strategicznym to jest ruch byłby ruch bardzo niekorzystny, dlatego że to konsoliduje obóz już dzisiaj dość wyraźny, składający się z Rosji, Chin, Iranu i w mniejszym stopniu hmm, Korei Północnej. I w takiej perspektywie średnioterminowej pięciu, może dziesięciu lat, konsolidacja tego obozu nie, przeciwników Ameryki, no jest niestety. Nie, Równoznaczna z wejściem na drogę, która może prowadzić do globalnego starcia. No i tu też jest ten paradoks, że krótkoterminowo my możemy na tym odprężeniu wygrać, no tak. zyskując trochę czasu, tak jak, tak jak Brytyjczycy zyskali trochę czasu na Monachium, bo dzięki temu oni byli w stanie. Lepiej się uzbroić, i w związku z tym obronili się przed, przed Niemcami, naszym kosztem oczywiście. Tak jest. Być, być może my teraz możemy na tym zyskać, ale w sensie pewnej globalnej równowagi sił to to jest wejście na drogę znacznie bardziej niebezpieczną moim zdaniem. No tak, szczególnie, że problem chińsko-amerykański nie sprowadza się do tego, że ktoś się po dwóch stronach nie lubi, tylko po prostu są potężne siły strukturalne, które powodują, że gigantyczne, rosnące Chiny są na kursie kolizyjnym ze Stanami Zjednoczonymi, więc tu żadne odprężenia e, nic nie pomogą, no bo nie da się wy, jednym guzikiem wyłączyć chińskiego wzrostu gospodarczego i, i marszu ku pozycji wielkiego mocarstwa. Panie Marku, na sam koniec, i to jest już puenta naszej rozmowy... E, Polski, polski Korpus Ochotniczy, polscy ochotnicy, o, może tak służący e, na wojnie po stronie ukraińskiej, ogłosili, że brali udział w tym głośnym rajdzie e, u boku rosyjskich legionistów z kolei na Białgorod. E, sporo to sensacji zrobiło w polskiej debacie publicznej. Proszę pana o krótki komentarz. No, mówienie o korpusie, to tu jest zdecydowanie na wyrost. Ugryzłem ja się mam, w język dlatego. Mamy, mamy do czynienia z filmem umieszczonym w sieci. Ja te filmy też widziałem, gdzie wyraźnie słychać polskie słownictwo, co oznacza, że ludzie mówiący po polsku są zaangażowani w działania wojenne po stronie ukraińskiej. To oczywiście nie jest żadna nowina, bo przecież już kilka osób zginęło na froncie, kilku Polaków. W związku z tym to, to nie jest nic nowego, skala tego zjawiska nie jest duża, więc tu się nie ma czym, czym ekscytować. Z oczywistych powodów strona ukraińska będzie intensyfikować działania wymierzone w te rosyjskie obwody czy gubernie, takie jak Kurska, czy czy zapomniałem niestety te nazwy tej trzeciej, bo, no bo taka jest sytuacja związana z, z pewną dynamiką polityczną, ale też jest z, z, z tym, co się dzieje na froncie. No Rosjanie, Ukraińcy chcą po prostu zmusić pod wpływem presji politycznej i takiego zaniepokojenia opinii publicznej w Rosji, chcą zmusić rosyjskie kierownictwo polityczne i wojskowe do przesunięcia części sił dzisiaj będących w odwodzie na froncie ukraińskim właśnie po to, żeby oni chronili tych obwodów położonych po drugiej stronie granicy w Rosji, no to jest prawie 600 kilometrów, to, to jest duży, du, duża linia graniczna. Gdyby się to im udało, to to znakomicie zwiększa, znakomicie zwiększa możliwości. Strony ukraińskiej, przełamania w jakimś punkcie tych linii obrony Rosji na obecnym, na obecnym froncie. Na razie im się to nie udaje. To znaczy, na razie Rosjanie znaczących sił nie wycofali z frontu po to, żeby, żeby chronić tam obwód Białgorocki, Kurski czy, czy Smoleński, chyba, ale to nie, już nie, nie, nie jest aż tak istotne. To można sobie sprawdzić na mapie. Smoleński chyba przy, przy Białorusi. A to przepraszam. E już mi się przypomniało, to chodzi jeszcze o, guber, o, o gubernię Briańską. Tam też siły y, y, specjalne y, strony ukraińskiej aktywnie działają, wysadzają pociągi, etc. etc. Briańsk. Y, on, Rosjanie tych sił nie przesunęli dzisiaj, a, a, a te, które tam wysłali, one są y, y, stał, w, dla oceny sytuacji na froncie bez większego znaczenia. To oznacza, że strona ukraińska będzie powtarzała te działania, no bo to jest jeden z elementów jakby rozmontowania rosyjskich linii, rosyjskich linii obrony. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie bez wątpienia udział naszych rodaków, nie jest to rzeczywiście duża liczba żołnierzy, jest bardzo intrygujący. Będziemy śledzić losy polskich ochotników na Ukrainie i także gry wielkich mocarstw. Moim gościem był pan Marek Budzisz ze Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Autor szeregu ciekawych, poczytnych publikacji, m.in. książki Samotność Strategiczna Polski, którą bardzo, bardzo Państwu polecam. Jeszcze raz Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że obejrzeliście ten odcinek. Kciuk dla widzów, dzięki, że nas wspieracie. HistoriaRealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red is i ZBet. Jeszcze króciutko na koniec kciuki: pierwszy dla Fundacji ZARYS, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, trzeci dla KFD polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety i last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach.